Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2. Moi drodzy, w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy przygodę tutaj, czy też rozpoczęliśmy właściwie mapę o nazwie Szara Przystań. No i cóż na tej szarej przystani się dzieje? Moi drodzy, niestety tutaj nasi elficy, nawet jeszcze nie wiem czy sprzymierzeńcy, ale mają problem z piratami. Tak więc my będziemy musieli się tutaj solidnie okopać i solidnie, że tak powiem, jeszcze przygotować do nadchodzącej walki. Tutaj naszym celem jest zabezpiecz obie stocznie w szarej przystani. Jednak ja póki co tego nie chcę robić, ponieważ wiem, że później podzieją się rzeczy takie, że tak powiem, bardziej fabularne. A ja bym chciał się do tego troszeczkę przygotować. Więc najpierw postawmy tutaj kuźnię. A ty, ziomeczku, byś mógł zrobić sadzenie drzewka gdzieś tylko w takim dobrym miejscu bym chciał to posadzić, żeby było to w miarę rentowne. No to chyba najciemniej pod latarnią i zrobimy to gdzieś tutaj, w tym miejscu. Zawsze to będzie więcej zasobów. Ja póki co te moje oddziały tutaj zostawię, nic na razie nie będę robił. Wiem, że co chwilę będzie mi tutaj wychodził jakiś, jak to się nazywa, komunikat, który będzie mi przypominał, że muszę zrobić to i tamto, żeby te stocznie pozajmować, ale spokojnie, ja o tym pamiętam, gro, więc easy. Dobra, z tego co widzę, to drzewko buduje się znacznie szybciej niż kuźnia. Ale kuźnia jest, że tak powiem, nie wiem, bardziej zaawansowana. Może w ten sposób. Od razu awansik na drugi poziom, od razu wykupujemy to, co się da. Posąg. Czy to jest warto stawiać posąg? Raczej nie. Dobra, wiem o co chodzi. Cokół to też mi jest niepotrzebne. Forteca również nie. Posąg bohater, to o tym już mówiłem. Zielone pastwisko, raczej tego też nie będę potrzebował, ale postawię. Być może będą mi jednostki typu właśnie jazda, kawaleria i co tylko potrzebne. Więc żeby później nie było takiego tematu, że a, potrzebuję kawalerii, ale niestety nie mam budynku, żeby ją zwerbować. Okej. Tutaj na razie jest cichutko. Tutaj bym gdzieś mógł jeszcze drzewko posadzić. I raczej bym to mógł zrobić. Tylko tu widzę wszędzie średnio z rentownością. No trudno, niech będzie tu na razie. Zawsze to coś zasobów przybędzie. Może niezbyt wiele, ale zawsze coś. I gdzieś bym chciał tutaj sobie jeszcze postawić kilka wież obronnych. Też bym mógł to zrobić. Coś już, ta mapka może mi zająć nawet cały odcinek. Wiecie, same przygotowania będą dość żmudne. No ale no, na tym w sumie też ta gra polega, tak? Żeby się troszkę do nadchodzących batalii przygotować. Gdzie ja to drzewko mógłbym posadzić? Mógłbym je posadzić nawet tutaj. Nie jest to nawet taki zły pomysł. Posadziłbym je tutaj gdzieś. O, tutaj 74%. I zaraz potrzebuję kolejnego budowniczego, tylko mi to jeszcze drzewko stawia. Orle gniazdo też chciałbym sobie ogarnąć, ale do tego będę potrzebował co? Wymaga oplatającej winorośli, to jest 100. Zwiększa pancerz fortecy oraz murów. Może być. A ty, ziomuś, już leć i stawiaj mi tu wieżyczkę obronną. Niech ona będzie tu. Pasowałoby gdzieś tutaj jeszcze ze dwie wieżyczki postawić, ale mniejsza z tym. Wykupujemy wszystko, co się da, jak widzicie. Ale z tego, co tutaj nawet można zauważyć, moi drodzy, nawet stawianie budynków, czy też nawet rozbudowa jest dynamiczniejsza niż w części pierwszej. Jednak w jedynce trwało to troszkę dłużej i można powiedzieć, że to było nieco żmudniejsze. Ale o tym wspominam już kilkukrotnie, że gra jest tutaj dużo bardziej dynamiczna. Co jeszcze? Możemy sobie tutaj nawet wszystko wykupił. Tutaj też bym może postawił jakąś wieżę. Tu mamy co? Aha, enta. Nieruchomy ent, który miota głazami. Wiecie co? Dajmy tego enta tu, dajmy jeszcze wieżyczkę. Zawsze to będzie jakaś większa tutaj obrona. Dobra, czy tu mamy już wszystko? Jeszcze nie, jeszcze mam niewykupione pewnie te srebrne kolce strzały. Teraz już mogę je wykupić. No dobra. Troszkę już jestem przygotowany. No to wydaje mi się, że jest teraz dobry moment już, żeby te stocznie ogarnąć. Więc wiecie co, moje jednostki niech zostaną tutaj, ja jeszcze je tu uleczę. Bo na razie do żadnej batalii nie dojdzie.
Więc oni... Nie, Glorfindel, tylko tutaj łucznice niech zostaną. Zasoby niech mi rosną. I teraz tak, wyślijmy Gloina tu. A Glorfindela wyślijmy tu i dwie stocznie sobie już zaraz zajmiemy i będziemy mieli jeden z głównych punktów już ogarnięty. Dobra, moich budowniczych bym odesłał kawałek dalej. Ja tu jeszcze będę chciał oczywiście więcej tych wież postawić, ale póki co troszkę średnio stoję z funduszami. A mógłbym gdzieś jeszcze drzewko posadzić? Gdzieś tu tak w miarę, o tu na środeczku. Zawsze coś zasobów. Ok, jedną stocznię już mam. I druga również. Skoro udało się odzyskać stocznię, zbuduj flotę co najmniej 4 nowych galeonów do walki z korsarzami. Mhm. Dobrze, galeony. One kosztują aż 400. Ale trudno. Na razie tylko 3 postawię. Wy byście mogli tu, chłopaki, na razie wrócić, albo w sumie zostańcie w tym miejscu, gdzie jesteście. Dobra, tutaj mamy kolejne drzewko, które będzie dawało nam zasoby. Więc jest elegancko. Ok, no i moi drodzy, cóż o samych jednostkach pływających. W pierwszej części w ogóle ich nie było. Z tego co pamiętam, jednostki pływające, jakie się pojawiły, to tylko w cutscence, kiedy to Frodo i Sam uciekali z Amonhen na tej łódeczce. I to były chyba jedyne jako takie jednostki pływające. Gdzieś tam może w cutscence jeszcze jakaś wroga flota się pojawiła, ale to tylko w cutscence, bo jako tako nie mogliśmy sobie tutaj swobodnie stawiać żadnych jednostek pływających, ani tym bardziej nimi dowodzić. I okej, tu na razie mamy spokój. Jeszcze bym sobie postawił już zawczasu wieżyczkę tu i wieżyczkę tu. Takie 4 wieże powinny mi jako tako dać na razie jakąś ochronę. Tu bym może sobie jeszcze jedną postawił. Zobaczymy. Te galeony widzę produkują się dosyć szybko. I co w ogóle tu mamy? Mamy transportowiec. Może przewozić jednostki przez akweny. Ok, mamy już zakończoną budowę galeonów, w porządku. I teraz co? Zniszcz blokadę morską korsarzy, może być. Ale poczytajmy dalej. Galeon elfów. Okręt elfów z łucznikami na pokładzie. Jednostka dobra przeciwko piechocie oraz okrętom. Okręt artyleryjski elfów. Okręt elfów z balistą dalekiego zasięgu. Na pokładzie, dobra. Jednostka dobra przeciwko budynkom, niedostępna póki co. I mamy tu okręt burzowy elfów. Okręt elfów, który powoduje powstanie nieprzyjacielskiego wiatru, niedostępne. A dlaczego nas tu... Matko, ja tutaj czytam jakieś głupoty. A nas tu atakują. To tych galeonów sobie postawię więcej. Bo mi tu już jednego prawie zniszczyli. Jak ja mam przerwać tę blokadę morską? No jeżeli będę stał przy porcie, no to nic z tym nie zrobię. Muszę po prostu wyjść im naprzeciw. Dobra, tu mamy kolejne cele, bla bla bla. Okej, już spadł z rowerka, ale oni tu widzę będą... Właściwie nie będą chcieli odpuścić tak łatwo. No, zniszczy blokadę morską, robim co może. Ja chyba tego nie przetrwam. Ale tam się już produkują następne. Jeszcze jeden galeon w razie W. Tak, moje galeony pewnie zostaną zniszczone teraz. I oni tu teraz ruszą w moją stronę. Na szczęście mam 2 nowiutkie, więc wypłyńmy im naprzeciw. Bo do zniszczenia blokady morskiej jeszcze troszkę nam zostało, widzę. Tak, tutaj te galeony nasze sobie powinny poradzić bez problemu. Przepraszam, troszkę nosem pociągam. Nie wiem, coś tam się w tym nosie roi, jakieś katary, co tylko. Ale mam nadzieję, że ze zdrówkiem będzie ok. Dobra. Tu kolejny galeon niech już płynie. O matko, ile ich tu jest. Ja się załamię chyba. Okręty burzowe. Dawaj go. Dawaj mi go, a tu galeony niech jeszcze ze 2 będą.
Bo nasi tu nie prze... O matko, będzie chyba zaraz po stoczniach. Albo się tu zatrzymają. Ale wystawili potężną flotę, tu masakra jakaś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem statków, tak o. No nie będzie łatwo przerwać tą blokadę, czy też tę blokadę. I tu widzę, że okręt burzowy jest drogi i bardzo długo się produkuje. Okej, dwa galeony niech będą w takim obwodzie, że tak powiem. Ale to jest z tego, co widzę, będę potrzebował dużo sianka. Okej, naszym wykupmy to, co się da na razie, bo te jednostki są gołe i wesołe, jeśli chodzi o upgrade'y. Okej, okręt burzowy. I widzę, że on jest troszkę wolniejszy, a gdy podejdę, to co, to wszystko wybuchnie? Tak, o! Sprawdźmy. No, wybuchnie jeszcze nie? Aha, on taki wirek tworzy, taki wirek świrek, to nawet dobre jest. No warto było, a ty gdzie, no ziomuś, pomóż koledze. Pomóż tu koledze, bo praktycznie mi się udało jednym okrętem burzowym tutaj rozerwać wszystko. Całą tę blokadę śmieszną. Dobra, pewnie zaraz ich koledzy przybędą. Znając życie, ciężko mi tutaj dopłynąć i przerwać tę blokadę. Oni nocą tutaj nadciągają, widzę. Jeden, dobra. I teraz drugi. Mogę prosić chłopaki, żeby się zaczęli strzelać, dziękuję. No i super, blokada przełamana, to mi się podoba. Aha, musimy teraz ten... postawić transportowce, dobrze. Czyli najważniejszy okręt transportowy. Oj, mam 10 tych. To zaraz sobie stawiamy tutaj samotną wieżę. To jest wieżyczka za free i ja ją sobie tutaj stawię gdzieś tak w tym miejscu, jak za darmo to spoczko. Za darmo to uczciwa cena. Ale ja samego transportowca wysłać nie mogę. Ja go muszę osłaniać tutaj galeonami na bank. I tutaj musimy dotrzeć. No dobra, nie będzie to z pewnością proste przedsięwzięcie. Ale okej, okay. I naszych tu będę musiał wysłać, żeby zrobili tam porządek z tymi korsarzami, z tym, że ja naszych muszę wyposażyć, bo bez tego nie da rady. Tutaj nie dysponuję jakimiś wielkimi siłami lądowymi, więc muszę nimi albo jakoś rozsądnie dysponować, albo po prostu je ulepszyć na tyle, żeby zwyczajnie po prostu pozwoliły mi te jednostki zdobyć tamte przyczółki po drugiej stronie. I chciałem sobie ogarnąć orle gniazdo, ale no na razie mnie specjalnie na to nie stać. Te galeony to wszystko źre kupesiana. Okej, tu widzę, że będę potrzebował dwa transportowce nawet, aż. Ile kosztuje transportowiec? Stówkę, więc to jest tania jednostka. Okej, czyli naszych już tu mogę przegrupować. I wykupić im jeszcze dodatkowe pancerze. Dobra, galeon już następne wypływają ze stoczni. Tak samo kolejny transportowiec. Gloin i Glorfindel wbijać tutaj chłopaki. Wy będziecie osobno. I tutaj już was dam troszeczkę delikatnie do przodu. I to nadal mi tutaj zabraknie. To dam tak, jeden oddział. O nie, 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 nie. Galeony, czym prędzej, czym prędzej, czym prędzej. Na pomoc, na pomoc, na pomoc. Na pomoc tutaj mi pomagać, chłopaki, bo już się wystrachałem. Cyk, jeden oddział i cyk, drugi oddział. Dobra, galeony piratów poszły. Okej, naszych tu muszę odesłać teraz tak. Galeony tutaj do przodu. Tu, 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 tu. Muszą mnie tutaj galeony osłaniać i wysyłam od razu okręty transportowe. Dobra, spokojnie. Dajmy galeony gdzieś tu, żeby tutaj jakby co właśnie powstrzymywały piratów. I dwa następne już sobie galeony też wyprodukuję. No bo tu już jest, widzicie, niebezpiecznie. Tego. No i jest sporo. Nie, chłopaki, z powrotem, nie damy rady. Nie damy sobie tutaj rady widocznie. Albo i się przebijemy jakoś.
Dobra, teraz jest dobre miejsce i moment, i w ogóle co tylko. Tylko mi tu został jeden galeon, ale gdzieś tutaj powinny być już następne. Chciałbym tutaj wysłać tego jednego chociaż. W razie W. Gdzie ty tu płyniesz, chłopie, ogarnij. Dobra. Tutaj. No gdzie? Nie. Tak nie będzie, tak nie będzie, tak nie będzie. Tu. Ale się teraz wkopałem totalnie. Nie wiem, czy. No ten drugi galeon oczywiście nie reaguje, bo po co? I pewnie zaraz zginę. No pewnie te dwie jednostki mi pójdą, ale może ty chociaż Glorfindela tutaj. Nie, też mi zginą. Poszli na dno, no nie wierzę. O matko, pasowałoby zniszczyć w takim razie te stocznie. No to ta misja potrwa dłużej niż myślałem. No niestety, Gloin spadł z rowerka i Glorfindel tak samo. Bez sensu. Możecie niszczyć to dziadostwo. Tak samo tą drugą stocznię. Ja bym właśnie chciał, żebyście to zniszczyli, mi chłopaki. No bo oni tu co chwilę coś wodują. A gdybym właśnie tak stanął tutaj galeonami, muszę to rozegrać inaczej. Zdecydowanie inaczej. Muszę tu albo wysłać inną flotylę, potężniejszą, dla zabezpieczenia tutaj moich jednostek. Mogłem w sumie to zapisać też, nie? Ale. Przecież mam Bombadila. Siemano. Ojojoj, no Bombadil oczywiście będzie niszczył wszystkich, no bo to jest tą Bombadil, mistrz nad mistrze. I postawmy jeszcze tu samotną wieżę, a dlaczegoż by nie? Czeka was, chłopaki, naprawdę paskudna niespodzianka. No i jedziemy. I jedziemy. Okej, gdzie jest mój galeon? Nie ma żadnego galeonu. To produkujemy w takim razie. Bombardier zniszczył katapultę. Fantastico. I teraz, chłopaki, tutaj lećcie z tematem. Znaczy, tą Bombardier lećcie z tematem. Puść tam dźwięczną pieśń. On jest w ogóle chyba nieśmiertelny, nie? Co za typek. I będę musiał tutaj próbować przebić się jeszcze raz. Niestety pierwsza próba zakończyła się totalną klapą. Trudno. Potrzebuję wojowników z Lorien. Ale ja muszę tutaj przygotować większe siły na pewno. Bombardier się niestety skończył. Moja wieża też za chwilę padnie. Chociaż podejrzewam, że też paru jeszcze zdąży wytłuc tych piratów, tych korsarzy, więc źle nie jest. Okej, wy już tego strąćcie z rowerka. Wy sobie już tam wleźcie. Okej. No może nawet się uda ich, nie, no wszystkich pewnie nie. Nie uda się tutaj zniszczyć i wybić, ale trudno. Glorfindel i Gloin, długo jeszcze, chłopaki? Oj, długo. Tylko oni na szczęście się tworzą tutaj niezależnie od siebie. Jeden na drugiego nie czeka. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Wy tu, chłopaki, od razu. Tu. Wy tutaj. Glorfindela i Gloina zostawiam. Nie będę ryzykował stratą tych wojowników. Bo ta strata mogła być po prostu, no, zbyt bolesna dla mnie. Okej, tu mamy już jednostki. W porządku. Wy tutaj zaraz będziecie włazić. I podejmijmy jeszcze jedną próbę. A w międzyczasie już sobie będę produkował te cztery oddziały łuczników. Mi się na pewno przydadzą. I tutaj sobie ulepszymy może te strzały. Okej, galeony nasze tutaj widzę, no nie ogarniają. Dlaczego zawsze w pojedynkę? Nie rozumiem. Dobra. Puszczamy ten. Puszczamy pierwsze, co to okręty transportowe. I wy mi tu wbijać tędy. Zaraz galeony tak samo. Mam nadzieję, że tym razem mi się misja powiedzie, ale wiecie co, tak zawczasu wolę sobie zrobić zapis. Numer 9, żeby później, wiecie, nie żałować. Wolę chwilkę poczekać, popatrzeć na ekran zapisywania, bo naprawdę ta misja mi się troszkę dłuży niepotrzebnie.
A chciałbym już mieć z głowy, a z tego co pamiętam, ta misja trochę jeszcze potrwa. O matko, zapisywanie w tej grze czasami jest dramatycznie długie. Okej, galeony do przodu, do przodu, do przodu. Wiem, że muszę zdobyć, wiem, ale to nie jest tak łatwo, jak się wydaje, bo te transportowe okręty to się wleką po prostu tragicznie wręcz. I też się czasami lubię pobagować. Stańcie tu i tyle. Już was katapulta żadna nie zniszczy. Mogę od razu wezwać Bombadilla. Dobra, to zaraz pójdzie na dno dziadostwo. I tak, i mi galeony blokują dojście moich tutaj transportowców. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. Na brzeg. Na brzeg. Dobra, zostawcie tych tutaj piratów. Spokojnie, zostawcie ich w spokoju. No wreszcie. No, dobra, spoczy. Przejmować to dziadostwo jak najszybciej. Tutaj tego jednego pirata zniszczcie. Co ja tu mam za jednostki? Już moje łuczniku mam od groma na szczęście. Od groma i trochę. Te lepsze strzały, pancerze, dajcie tu wszystko. Zaraz sobie przejmiemy wszystko jak się patrzy. Okej, stocznie przejęte. To mnie cieszy. I teraz co mam zrobić? Dalej, bo nie wiem. I oni, chyba ta armada będzie chciała zrobić swego rodzaju desant. Więc chłopaki, wracamy. Nie ma na co czekać. Nie wiem, czy moje galeony będą w stanie coś im zrobić. Niech tam popłyną, bo tutaj będzie spory desant. Czy ja tutaj moimi oddziałami cokolwiek zrobię? No Glorfindel powinien sobie tutaj poradzić jeszcze z Gloinem. Możecie wejść na któryś ze statków, czy ja proszę o zbyt wiele, bo tutaj te posiłki moje muszę odesłać. Okej, czy tu spory desant przypuścili. O, Matulu, na ekranie jest czerwono. Budowniczowie, uciekać mi stąd. Dobrze, te cztery wieżyczki chociaż mam postawione. Dobra, te lepsze strzały. Co jeszcze? No tutaj jest ze dwa oddziały jeszcze, albo chociaż jeden. Okej, tu moje okręty transportowe są gonione przez flotę. Wrogą flotę. Tak, i tu może być po temacie. No trudno, będziemy próbować jakoś tam dostać na brzeg. Ale się to chyba nie uda. Trudno. Tutaj już wrogowie nadciągają. Będzie ciężko odeprzeć ten atak. Kolejna wieża. Dobra, zawsze jakaś większa obrona. No i czekamy, czekamy, czekamy. Tutaj zróbmy sobie tego boosta. Okej. I czekamy na atak. Oni tu mają sporo tych jednostek, półtrole, maruderzy, oni są potężni. Szkoda, że nigdzie nie mam Bombadilla. Dobra, lecimy. Lecimy naprzeciw. Nie ma co. Mogę sobie tą mgłę tu puścić? Tak, ta mgła, co ona właśnie mi daje? Słuchajcie, jednostki w obrębie mgły zostały zamaskowane. Dobra, dobra, mniejsza z tym. Gloin, zrób swoje. Ja byś mógł mi zrobić tą przyjemność. No i dziękuję, to było spoko. Nie, wycofajmy się, wycofajmy się, wycofajmy się łucznikami, wycofajmy się trochę. Łucznicy niech będą właśnie w wieżach. Właściwie za wieżami. Niech będą osłaniani. A ty Glorfindel tam do przodu leć. Oni się na szczęście, te głupki, skupiły na tej jednej wieży. Dobra, pierwsza fala z czaszki. Cyk, cyk, cyk. Z pewnością zaraz nastąpi kolejne uderzenie. A to jednak krasnoludy nam przychodzą z pomocą. Fantastycznie. Przerzućmy te siły szybko tutaj. One będą nam niezbędnie koniecznie tutaj. Okej, wszystkie jednostki przeciwnika musimy zniszczyć. No, ile tych fal jeszcze ma być? Ile, ile? Na razie druga jest na liście. No dobra, spoko. Później nie wiem, czy nie będę musiał odeprzeć tych korsarzy jeszcze. Mam 2 minuty ponad. Tak więc, kochani, ulepszamy to, co wszystko tu się da.
Wy tutaj tak samo full upgrade i do przodu. Budowniczowie, oni mogą teraz wznosić budynki typowo krasnoludzkie, mam rozumieć. Tak. To wychodźcie tutaj w takim razie. Wy macie tu full upgrade'a. Czyli jednak krasnoludy, tak jak w filmach, krasnoludy i elfy koniec końców połączyły siły. To jest przyjemne, to jest fajne. Co my tu jeszcze mamy? Chciałbym sobie postawić pierwsze co? To nie palenisko, palenisko chyba, tak? Nie, nie, to jest krasnoludzki warsztat kuźniczy, to jest chyba to. Więc bardzo proszę o postawienie tego. No i salę wojowników też bym prosił. Okej. I jeszcze może kolejną tu wieżyczkę. Nasi tu full upgrade. Cyk, 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 dobra. Jeszcze mogę sobie ze dwie jednostki zwerbować, znaczy dwa oddziały właściwie. Ale to chwilkę potrwa. Na szczęście gra nam daje chwilę czasu, więc tragedii nie ma. A tutaj mam dość sporo jednostek, nie powiem, że nie. Nie narzekam. Dobra, tutaj na razie spokój. Co bym tu mógł dać? Na pikinierów nie, ale tutaj przeciwko kawalerii też nie. Chociaż przeciwko pikinierom? A przeciwko kawalerii oni będą dobrzy przeciwko tym pajęczym jeźdźcom jakby co. I zróbmy jeszcze szkołę łuczniczą. A ty ciśnij mordeczko, to jest kolejną wieżą. Jak najwięcej wież, one mi tutaj pozwolą na pewno sporo tutaj wyniszczyć tych wrogich jednostek. Orle gniazdo zaraz też, tylko nie wiem, czy ten orzeł mi coś pomoże. Bo nie wiem, czy go zdążę w ogóle... czy go zdążę w ogóle wyprodukować, że tak powiem, zwerbować do moich szeregów. Okej, dobra. Kolejna wieża. Sztandar jest i lecimy. Nie, o tych jednostek mam dość sporo. A w razie, bo mam pana Bombadilla. Nawet nie wiem, czy Bombadilla po prostu nie rzucę tam w środek walki, jak będą się już bawić w desant chłopaki. To też nie byłaby jakaś zła zagrywka, mi się wydaje. Mhm. Uwielbiam ten rodzaj Sengardu, mimo że tu zwiastuje kłopoty, ale uwielbiam dźwięk tego rogu. Ten róg jest spoko, tu widzę, że jakieś mają katapulty czy cokolwiek. Może bym Bombadilla tutaj zwerbował? On by im sporo namieszał tutaj na dzień dobry. Okej, budowniczy. Budowniczy numer jeden tu. Gdzie jest następny? Tutaj numer dwa. Uciekajcie, bo może być gorąco, chłopaki. Poczekajcie, poczekajmy, aż tutaj wylądują na brzegu. Gdzieś mi w ogóle kursor przez chwilę zginął. Okej, są. No to siemano. Zajmą się nim, Bombadillem? Tak, zajmą się nim. Proszę o pieśń. Dobra. Oni nas sporo namiesza, na pewno. Nawet jak zginie, nic się nie stanie. Nic się naprawdę nie stanie, bo jest mocny, mega. Chociaż szybko padnie, mi się wydaje. Tak, szybko padł, ale pod taką ilością wojsk to się nie ma co dziwić. Oni to jest z dwóch stron, widzę, będą atakować. No trudno. Dajmy sobie tutaj jeszcze tego boosta. Tu bym prosił. I czekamy, moi drodzy, czekamy. Gloin i Glorfindel, dajcie tu dwa kroki do przodu, bym was prosił. Bo tu was czeka nie lada zabawa. Martwię mnie ci półtrole maruderzy. Oni mogą mi namieszać, to jest sporo w szykach. Chociaż aż tak źle chyba nie będzie. A co to w ogóle za jednostki te na tych rydwanach? Co to jest w ogóle? Wóz bojowy. Aha, to może chyba na... Aha, daję kilku ludzi do... Aha, to sobie... I dajmy może... Miotacz toporu. To są takie ala samochody. Czy też ala jakieś, nie wiem... po prostu są to jakby nie patrzeć jakieś... nie samochody, tylko po prostu zabrakuje mi jak zwykle słowa. No, machiny oblężnicze, które pozwalają na sobie, że tak powiem, wozić jakieś tam dowolne jednostki, które sobie tam klikniemy. Gloin, weź tam walnij młotem, jakbym cię mógł tam poprosić. Byłoby spoko. A nie, widzę, że tu moje wieże naprawdę radzą sobie
Nie najgorzej, zapomniałem sobie wykupić tego dziadostwa w postaci ulepszonych, hartowanych ostrzy do wieży krasnoludzkiej, ale mniejsza z tym, te wozy są bardzo szybkie. Przypomina mi się ta scena z filmu Bitwa Pięciu Armii, kiedy tam na tym wozie jechały te nasze krasnoludy i nie wiem, czy to była kusza, czy tam cokolwiek innego. Z tego strzelali. Okej, wydaje mi się, że przed nami kolejna fala, ale te fale nie są aż takie... nie są aż takie utrudniające życie. Nie wiem, żebym ja tutaj mógł zniszczyć to wszystko, niecznie będę potrzebował ogromnej ilości okrętów. Też tak może być, bo tutaj przede mną jest fala... Tak, ostatnią falę desantu. Okej, tu mamy już wszystko. Beczki oleju. A, ja je mogę zrzucić w dowolnym miejscu. To jest dużo fajnych ułemek, z których sam się sobie dziwię, czemu nie korzystam. Dobra, wszystko jest ok. Tu mamy ulepszone. No oczywiście, że nie. Więc klikamy we wszystkie ulepszenia. I cóż, moi drodzy, no niestety w tym odcinku nie skończę Szarej Przystani. Troszeczkę zmarudziłem przez ten nieudany desant w celu zdobycia tutaj stoczni na drugim brzegu, ale no trudno, no nie ma ludzi nieomylnych, tak? No zawsze coś tam się niedobrego zdarza. Grunt, że misji nie sfailowałem, a że tam mi się z tym nie udało, to trudno, troszkę mi tylko grę wydłuży i nic poza tym tak naprawdę. Tak więc, moi kochani, niestety czas odcinka nieubaganie już tutaj zmierza do końca, więc czy uda nam się odeprzeć ostatnią falę tutaj wojsk goblinów i co tylko, i czy uda nam się wyczyścić tutaj cały tutaj region z korsarzy? Tego wszystkiego, moi drodzy, dowiemy się w odcinku następnym. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Władca Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!